Będę mówił bardzo głośno. Sam pomysł, jak już powiedziała pani Aleksandra, jest prosto. Oparty jest na jednym tekście, na genialnym tekście Thomasa Eliota i polega na jego aktualizacji, na ponownym jego odczytaniu rzeczywistości, w jakiej nam przyszło życie. Ale cofając się wstecz, można aż do roku 1922, można sobie wyobrazić wspaniałe wnętrze rezydencji królewskiej, White Hall, w którym biskup wygłasza właśnie noworoczne przemówienie, którego początek cytuje właśnie Eliot w swoim wierszu. Mroźna to była wyprawa, najgorsza pora roku na podróż, zwłaszcza tak długo. Można wyobrazić sobie, jakie zdziwienie wzbudza to wśród słuchaczy i dlaczegoż to biskup nie mówi o rzeczywistości zawartej w Ewangelii Świętego Mateusza, dlaczego Mamali Józefa, pasterzy, gwiazdy, tylko jest mroźna zima. Odpowiedź jest dość prosta, to znaczy wychodzimy od Ewangelii, ale jej najbardziej szeroki, symboliczny i transcendentny sens pozwala nam zawsze tę rzeczywistość aktualizować. Mowa więc o Anglii początku XVII wieku, również mroźnej i okrutnej. 300 lat potem Thomas Eliot znajduje się w podobnej sytuacji. Cytując biskupa Andrewsa, zaczyna tym cytatem swój wiersz, a potem znowu stroni od jakiegokolwiek elementu znanego nam z Ewangelii. Nie ma nawet okrucha tego, o czym świetnie wiemy i znamy te teksty i tę sytuację od samego dzieciństwa. Powstaje nie tyle wiersz próbujący opisać rzeczywistość Betlejem, ale poemat, traktat filozoficzny czy etyczny, który mówi wyłącznie o wewnętrznym przeżyciu poety i znowu o jego życiu zanurzonym w konkretnej, twardej, okrutnej rzeczywistości, tym razem Anglii i okresu międzywojennego, i wreszcie o rzeczywistości jego, prywatnej, a więc w tym momencie, w roku 1927, kiedy decyduje się przejść na anglikanizm, kiedy jego życie rodzinne rozsypuje się, kiedy jego ukochana żona coraz bardziej pogrąża się w nieuleczalną chorobę psychiczną i kiedy sam próbuje znaleźć w swojej sztuce, w swojej drodze artystycznej spełnienie. To czas niezwykle ciężki, droga niezwykle trudna, na granicy obłędu. Eliot podejmuje, jak każdy, zasadnicze pytanie o sens swojego życia, czy o sens życia w ogóle, o sens tej właśnie drogi. I ten poemat, który jest treścią naszej wystawy, jej głównym sensem, właśnie mówi o drodze, o życiu i o możliwości dotarcia do prawdy. Podjęcie w ogóle tego pytania, czy podjęcie drogi do prawdy, nie jest zabawą, nie jest jakimś standardowym działaniem, ale jak czytamy w wierszu, jest czystym szaleństwem. Próba dotarcia do prawdy jest czystym szaleństwem. Natomiast po tym pędzie przez pustkę, przez pustynię, to są obrazy czysto symboliczne, Eliot jest zanurzony w poezji symbolizmu francuskiego, jego przyjacielem serdecznym jest Rampant, więc w tych wielkich przestrzeniach tych poezji, tych symbolicznych zupełnie wymiarach słowa, Eliot dociera donikąd. Naiwnością byłoby oczekiwać na końcu wiersza jakiegokolwiek rozwiązania. Jest tylko pytanie, nie ma odpowiedzi, dokąd ta droga nas wiodła, do narodzin czy śmierci. Więc najpierw jest trud podjęcia w ogóle tej drogi, która jest czystym szaleństwem, a na końcu jest tylko pytanie. Więc to niezwykle pesymistyczne, ale z drugiej strony niezwykle realistyczne, że tak powiem męskie i pełne nadziei. Ta nadzieja pojawia się tylko na samym końcu, kiedy jest powrót do Starych Królestw, ale w tym naszym obrządku już nam nieswojo, obco wśród tłumu, zapatrzonego srebustwa. Krótko mówiąc, tylko i wyłącznie dotknięcie sakrum, dotknięcie wymiaru religijnego według Eliota stwarza początek nadziei. To jest dopiero jakikolwiek okruch nadziei, ale to już jest wymiar czysto religijny, nie ten historyczny, czy takiej realnej rzeczywistości, czy codzienności. Podejmując taką wystawę, trzeba było zdecydować się na dość karkołomne zadanie, w jaki sposób zwizualizować taką poezję, a więc poezję posługującą się obrazami nieostrymi, symbolicznymi, nie opisującą żadnej rzeczywistości, tylko tworzącą pewne skojarzenia, pewne kierunki, pewne wektory, jak w ogóle można te obrazy rozumieć. Nic więcej. Pomyśleliśmy z panią Aleksandrą Liszomowicz, że najlepiej będzie po pierwsze zaprosić z przeszłości artystów, których już nie ma wśród nas, takiego dialogu, takich jak wielki Józef Werhofer i ten cudowny, najlepszy obraz religijny w Polsce, Święta Rodzina, który jest centrum naszej, stanowi centrum naszej ekspozycji. Takich malarzy też już nie żyjących, jak również Tatarczyk, czy jak genialny rzeźbiarz Pełkąski. Ale to nie wystarczy. Trzeba z teraźniejszości, bo teraz nam wolno żyć, zaprosić trzech wybitnych artystów, więc pana Marka Janowskiego, pana Grzegorza Molesińskiego i pana Marka Łaszewskiego.